Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie już w czwartym odcinku z Sonica Colors Ultimate. Poprzednim razem udało nam się zaliczyć świat pod nazwą, a raczej planetę pod nazwą Starlight Carnival i tam żeśmy ładne combo zrobili z ostatnimi trzema aktami. Mianowicie ostatnie trzy akty zrobiliśmy na rangę A, więc zobaczmy jak planeta Wisp, czyli mój ulubiony poziom z całej gry nam pójdzie oczywiście, tak więc bez zbędnego przedłużania jedziemy z koksem, ponieważ szykuje się znowu długi odcinek tak jak poprzedni, bo poprzedni trwał około 40 minut, a nawet chyba pół godziny. Tak więc zobaczmy jak nam teraz pójdzie, bez zbędnego przedłużania jedziemy z koksem, akt pierwszy. Jedziemy, jedziemy, nie śpimy. Mój ulubiony zone z ulubioną muzyką, która teraz będzie lecieć, posłuchajcie zresztą. Powiem wam szczerze, ten zone bardzo kojarzy mi się z taką beztroską, no nie? Ta muzyka szczególnie, po prostu jest ona epicka. To co tutaj w ogóle leci to jest po prostu majstersztyk. I przynajmniej ja tak uważam, że... no po prostu miazga, no nie? I tutaj widzę, że chyba na razie nam ten boost nie działa, szkoda. Ponieważ bym sobie trochę przybustował w tych frajerów, którzy tutaj są. No ale przynajmniej ich tak se poatakujemy, czemu by nie? Dobra, teraz lecimy. I zium! Dokładnie tak, jedziemy z koksem, jedziemy z koksem. Nie ma to tamto, teraz widzę, że boost zadziałał. Kiedy wcisnąłem kółko, wcześniej nie chciał działać. Wow, i tutaj małe ścięcie było, nie wiem dlaczego nawet. Dobra. Tu mamy już Wispa zebranego. I lecimy dalej. Ogólnie, powiem wam szczerze, że naprawdę graficznie ta gra wygląda... W sumie to nawet nie wiem co chciałem powiedzieć. Naprawdę, w sumie to nie wiem co chciałem powiedzieć. Chyba chciałem się już powtórzyć, dlatego że z Sonikiem jest taki problem, przynajmniej tak z tego co ja widzę po Sonicu Colors Ultimate, że nie jest to gra, która ma w jakimś stopniu no nie ma za dużo ciekawostek. Tak więc tutaj niestety musimy, że tak powiem, posiłkować się tym, co znamy. A ja z Sonica Colors mówię, no znam niewiele, więc to może być po prostu ciekawe. To może być po prostu ciekawa seria pod tym względem. O, elegancko. O, to jest jeden z moich również ulubionych tych Wispów. Przyznam szczerze, że on bardzo, bardzo ułatwia gierkę. Tym, że jakby mogliśmy dostać się właśnie w taki oto sposób do góry. Bez jakiegoś tam pitolenia zbędnego. Tak więc zobaczmy jak tutaj... O! Wciskamy X. Oczywiście, że tak. Może za to wciskanie X-u kiedyś będziemy mieli ten... jakąś trofkę chciałem powiedzieć. Ogólnie, skoro to jest ten czwarty odcinek, to nie tyle co jest to oczywiście coś fajnego, chociaż... Chcę tylko przypomnieć, że moja seria z Sonica Lost World też trwała, że tak powiem, 4 odcinki, jej potem nie kontynuowałem. Ale tutaj myślę, że sobie normalnie kontynuujemy tę serię, dlatego że po pierwsze gra mi się bardzo przyjemnie w tę gierkę. Nie to, że w Sonica Lost World grało mi się źle, ale po prostu wtedy to troszeczkę zrobiłem to nieprzemyślanie, dlatego że nie do końca wtedy miałem jakby ochotę na Sonica, a przynajmniej miałem chwilową ochotę, a teraz to przyznam szczerze, że po skończeniu sobie tej gierki coś mi się wydaje, nie chcę oczywiście obiecywać, ale być może zrobimy sobie jeszcze jakiegoś Sonica w niedalekiej przyszłości, bo oczywiście następne po Soniku Colors jest albo Medieval, albo Jack X jest. Tak więc miejcie to też na uwadze. O, dobrze. Jedziemy do góry. Elegancko, 9 żyć mamy zebranych. Jaka ranga będzie? Zaczynamy z rangą, o!
Zaczynamy z rangą B. Kurde, no i fajnie, że zaczynamy z rangą B i tak dalej, ale kurde, życie tak łatwo ominąłem, no nie? Jezus Maria, ale przesada. I sorry naprawdę, że wy przez ten let's play musicie mnie oglądać w takiej, że tak powiem, w takiej posturze, że ja tak się patrzę bardziej w bok, jakbym w ogóle nie miał szacunku do was. Ale niestety inaczej kamerki położyć nie mogę. Nie mogę sobie pozwolić, żeby położyć kamerkę na ten telewizor, z którego teraz właśnie patrzę tutaj na ten gameplay, ponieważ gdybym tak zrobił, to telefon łatwo by spadł. Dobra, tak więc tutaj niestety, że tak powiem, zdobyliśmy rangę B, co jest takim w miarę dobrym początkiem, chociaż te red ringi mnie bardzo ubolewam nad tym, że tych red ringów nie mamy. To zobaczmy sobie, jak nam pójdzie teraz akt drugi Planety Wisp. Szukałem oczywiście ciekawostek odnośnie Sonica Colors, ale powiem wam szczerze, że nie mogłem ich znaleźć, kompletnie nie mogłem ich znaleźć. A jeżeli chodzi o Sonic Colors Ultimate, to poza poprawioną grafiką i tam ewentualnymi nowościami w pokroju te monety, które zbieramy na drodze, to gra jest dosłownie taka sama. Szkoda, że to nie jest jakby, wiecie, jakiś remake Sonica Colors, bo gdyby to był remake, no to kurde, to oni by mieli większe pole do popisu, to jest raz. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oj, tutaj już nie, dałem dupy trochę. Co mogliby naprawdę zrobić z tego bardzo fajny i porządny remake, no nie? Nie mówię, że ten remaster jest zły, broń się Panie Boże, no bo jednak chcąc, nie chcąc. Wow, oj, 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 tu źle zacząłem, tu zdecydowanie źle to zrobiłem. Nie chciałem tego tak zrobić, dlatego pozwólcie, że sobie powtórzymy raz jeszcze, niestety z tą różnicą, że życie chyba straciłem. A może nie straciłem? Kurczę, nie wiem, no wydaje mi się, że straciłem. Miałem chyba 10 żyć. Szczerze to nie wiem, jaki będzie rekord w tej serii. Nawet się nie nastawiam, że będę miał jakoś super dużo. Po prostu będę zadowolony z tego, co będę miał. I tyle. Dobra, jednego red ringa musieliśmy ominąć. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak go zdobyć. Kiedyś odkryję ten patent. Na chwilę obecną podążajmy dalej, ale tu mamy następnego, tak więc nie powinno być aż tak źle. Może dzisiaj, kurczę, nie wiem, będę miał szczęście. I może, kurde, będą te rangi A, co by mnie oczywiście cieszyło, bo na rangę S to póki co nie myślę. Z jednego powodu, gdyż rangę S możemy dopiero tylko wtedy zdobyć, kiedy będziemy mieli wszystkie wispony odblokowane. A póki co tak nie jest i tak prawdopodobnie prędko nie będzie. Znaczy na prędko, no za niedługo już będzie, no bo za niedługo będziemy sobie, można by powiedzieć, serię kończyć. Ta gra ma 7 światów, 7 planet, a więc mając ten wynik, o którym teraz słyszymy, czyli 7 planet, no to myślę, że to normalnie dzisiaj jakbym nagrał odcinek i może bym drugi odcinek jeszcze nagrał z piątej planety. To chyba był Aquaria Park, coś takiego. To chyba była Aquaria Park. To być może byśmy sobie już jutro gierkę skończyli. Tak szczerze, przy wolnych tych. Oczywiście póki co żadnego szmaragdu chaosu nie zdobyliśmy. Co oczywiście również będę pewnie wypytywany w sekcji komentarzy. Już zresztą byłem odnośnie szmaragdów. Planuję oczywiście zrobić, znaczy zdobyć te szmaragdy. Aczkolwiek póki co, no na razie i nie znam jakby lokalizacji tych szmaragdów. Ja jak grałem Sonica Colors, Colors, Jezus Maria, co ja mam, czemu ja mieszam Forces z Colors? Nie rozumiem tego. O, i zginąłem, brawo, brawo oczywiście. Ty, życia w ogóle nie straciłem. Mam cały czas 9 żyć, jakby to jakiś bug był. O, mamy monetkę, dobra, tutaj sobie, okej. I co teraz się stało w takim razie? A, mogę tutaj iść, elegancko. To skaczemy sobie, póki mamy dostęp. No, oczywiście homing atakiem trzeba atakować, to jest bardzo kozacka
Nie broń, a kozacki atak Sonika, to chciałem powiedzieć. O, tam coś wypadło. Jezu, ile pierścieni! Skąd? Skąd to tyle? Ale tu jest życie. Życie oczywiście zbieramy. Oczywiście, że tak. Dwa razy... Ty, nie wiedziałem w ogóle czegoś takiego, że jak jest jedna główka, to ona ci może dać razy dwa. O cię kurczę, ale ciekawostką teraz mi dali. Teraz mi dali twórcy taką ładną ciekawostkę. Dobra, pójdźmy może dalej już. Nie ma sensu. Oczywiście, że tak. Wow! O kurde, ale speed! Jedziemy. Dobra, jaka ranga będzie? A, co jak cymbał, oczywiście. No nie, kurde, czemu Sonic poleciałeś bardziej na prawo? Przecież miałeś na lewo iść, tam życie było. To jest czasami, kurde, głupie, że Sonic właśnie na tych ekranach się buguje. Zamiast, jak wciskam, znaczy jak przyciskam strzałkę, a raczej nie strzałkę, a gałkę na lewo, to on na prawo znowu leci, jakby miał jakiegoś, kurwa, nie wiem, downa. No ale tu mamy chociaż jeden red ring, ale gorszą rangę, więc w sumie... Nie wiem, czy jest z czego się cieszyć. Wolałbym rangę A oczywiście, albo S-kę, ale na S-kę sobie musimy jeszcze poczekać. Planuję dzisiaj na luźnym live'ie przejść chyba tę gierkę. W sensie planuję poprawiać te wszystkie rangi, które mam możliwość poprawić, żeby oczywiście trofki wylatywały. Bo czemu by nie? Ale dobra, zobaczymy jak teraz nam akt trzeci pójdzie, bo akt trzeci chyba... A nie, dobra. Akt trzeci jest normalny, tak jak był w ten akt... Wow! Wiecie co? Uruchom ponownie. Ja uruchomię ponownie, ponieważ ja jestem w stanie ich wlecieć w nich, w tych tutaj przeciwników. Ale na razie, kurde, muszę ogarnąć synchro. O, dokładnie. Elegancko, lecimy dołem. Dobrze. Kurde, tam bym poleciał i miałbym... No właśnie, dobra, uruchom ponownie, jeszcze raz. Nadal mamy 11 żyć, tak by the way, tak więc to jest chyba dobry wynik, tak mi się wydaje. I przy okazji tutaj mamy monetkę zebraną już, tak więc mamy z czego się cieszyć. O! Elegant! Ko! Dobrze, jest git. Elegancko. Dobrze, dobrze. Trzymamy się, kurde, dobrej strony. I tutaj kółkiem możemy teraz z tego driftować sobie, ale my tego nie zrobimy. Okej. O, elegancko. Teraz to możemy tak bardzo dobrze zrobić. O, pierścionki. Super, świetnie. Kolejna monetka, elegancko. I teraz lecimy z przeciwnikami. Uważam, o nie, teraz na to trzeba będzie uważać. Dobra, na razie tutaj nic nie robimy, nic nie aktywujemy. Bo jak ja bym to aktywował, to przecież ja bym się tak tu skompromitował, że szok. Okej. Dobrze, na spokojnie. Czyli w dół musimy schodzić teraz. Na spokojnie. O! Ty, to jest fajny Wisp. Ej, dzięki temu możemy sobie niszczyć te klocki. I tutaj możemy odkrywać. Na przykład właśnie te monetki i tak dalej. Super sprawa. Ale to nie było super. Absolutnie nie. Ile będę miał tych? Dobra, mamy już 10 żyć, czyli już straciliśmy żyćko. Okej, okay, ale mamy natomiast 11. To już jest jakiś plus. Dobra, okej, okay, tak możemy zrobić. Jak najbardziej. O! I tutaj było zakończenie już. Dobra, co jak cymbał znowu.
Ale przynajmniej żyćko zdobyliśmy znowu. I tyle, i tam pierścienie co najwyżej pozbieraliśmy. Dobra, to był trzeci akt, z tego co widzę. Trzeci akt, więc teraz będzie czwarty, piąty, szósty i bosik. Kurde, naprawdę szybko się przechodzi tę gierkę. Myślałem, że to trochę dłuższa będzie gierka. Przynajmniej tak mi się kiedyś wydawało. Ale jednak, no, każdy mógł się pomylić. Dobra, tu znowu mamy podobny wynik. Tym razem mamy tylko chyba przedostatni Red Ring zdobyty i rangę C. Więc zobaczmy, jak nam pójdzie z aktem czwartym. Mam nadzieję, że akt czwarty przebije jakby pierwsze trzy akty i nie wiem, zdobędziemy tutaj jakąś soczystą, fajną rangę, o której będę non-stop wam pierdzielił, dlatego że to jest jakby moje marzenie, żeby, kurde, większość poziomów na rangę A zrobić. Ale no niestety gram tak jak umiem, a jako że ja nigdy pro w Sonika nie byłem, no to wiecie. Mam nadzieję, że nie wiem, mam nadzieję, że nikt się nie zawiedzie po prostu, o. Za dużo też nie można ode mnie oczekiwać, no bo ja nie jestem, nigdy nie byłem prosem Sonika i nigdy raczej nie będę. Ale nie, jakby na to nie narzekam. Ja mam, po prostu zależy mi na tym, żeby mieć fan z gry. A ktoś jak chce być prosem, to niech sobie będzie prosem. Naprawdę wywalone w to. Oj, tutaj mamy takie połączenie trochę 2D z 3D. Ale to takie lekkie połączenie. I tutaj już mi się, kurde, Sonic Forces serio przypomina z tym Imperial Tower. Mój ulubiony zresztą poziom w Sonicu Forces. O. Dobra. Oj, dobra, spadłem. Niedobrze. To już może zaważyć. Tu już możemy naprawdę mieć przesrane pod tym względem, bo może to, mogło to zaważyć na tym, że możemy nie dostać już rangi A. A ja teraz poczekam na Red Ringa. O, świetnie. To już chyba lepiej uruchomię ponownie, wiecie? To już chyba lepiej uruchomić ponownie. Dobra, jesteśmy w sumie w miejscu, gdzie zginęliśmy ostatnim razem. I tutaj trochę pierścieni trzeba było nadrobić. Dokładnie. Mamy drugiego Red Ringa zdobytego. I teraz będziemy sobie czekali, gdzie nas to wszystko zabierze. O, dobrze. Wypadało się wręcz cofnąć. I zium do góry, dokładnie tak. Mamy 100 pierścieni już, kurczę. Nawet ponad bym powiedział stówkę. Ale speedrun. A, dobra. Teraz musimy do góry tak se drogę ogarnąć. O, i żyćko. No co ty? Serio ja to zrobiłem? No nie. Muszę znowu na górę wyłazić. Ale słabo. Ale to chyba uda nam się szybko nadrobić. Dobra, cięcie. O, nareszcie się udało. A, dobra, tam możemy kwadratem i co? A, i lecimy teraz w tę stronę. Czyli wyżej. O kurwa. Nienawidzę takiego spadania, nie? A tam już jest końcówka. Dobra, zbieramy szybko te pierścienie, zobaczymy co będzie. Chociaż zginąłem już trochę razy, więc mogę sobie pomarzyć o fajnej randze. Dobra. Kurde, mogłem nie ginąć w taki beznadziejny sposób, no. Byłaby fajna, elegancka ranga. A teraz znowu mamy C. Nie wiem, jestem uczulony na to C, nie? Powiem wam szczerze.
O. I tyle. 1-0 nam zabrakło. Gdybyśmy mieli ten, rozbili to 0, to może by wypadło znowu jakieś życie, albo kurde wypadłby pierścień. O, cutscenka. As alien as this place is, there's something very Eggman-ish about it. I think he's transforming it somehow, making it part of his theme park. Attention guests, if you can hear this message, you are trespassing in an area still under renovation. If you are not a robot, please return to the main park areas and ignore anything evil you might have seen here. Thank you. It looks like the theme of his park is universal domination and the conquest of alien races. It's more than a theme, it's a reality. He's using them like some kind of living intergalactic gasoline. That's pretty low, even for a sleazeball like Eggman. Some displacement of indigenous aliens and destruction of natural resources may occur. Eggman Enterprise is not responsible. You getting any of that? Yeah, they're totally freaked out. It sounds like they're in shock because of public transportation and a loony nurse. Oh no, wait, scratch that. They're in shock because of their planet's strange transformation and having been dragged across the universe. Well, I still can't believe he kidnapped the whole planet. How did somebody do that? They're saying it was either ice cream or a tractor beam. Yeah, well, I'm going to guess it wasn't ice cream shooting out of those generators. If it was, I would get one for back home. Dude, I'd get two. Now, if everyone will excuse me, I'm going to put a stop to these renovations. Czyli Sonic z Tailsem obmyślają plan, jakby tutaj po raz kolejny Eggmana udupić. I teraz coś tam gadają o jakimś generatorze bodajże, czy mocy wykorzystania Wisponów, żeby jakby Eggmanowi uprzykrzyć życie. No, jest to całkiem prawdopodobne. Dobra, mamy akt piąty. Zobaczmy, jeszcze zostaje nam jeden akt po tym akcie. I potem mamy walkę z bossem. Zobaczymy, kto tutaj będzie strzegł, a raczej kto będzie reprezentował planetę Wisp. Teraz, kurde, naprawdę się skupiamy bez jakiegoś tutaj zbędnego pitolenia. O, dobra. Trzeba było na spokojnie obadać teren. O co chodziło? O, rakieta, lecimy rakietą. Wow! Życie! Ty, bierzemy życie. Dawaj. Razy jeden. Kurde, myślałem, że razy dwa będzie. A już się przygotowałem na to. Dobra, lecimy. Uwaga, nie tracimy pierścieni. Trzymamy się swego, chociaż... Nie. Właśnie, monetka. Ty, ale poziom naprawdę jest fajnie zrobiony, kurde, że przemierzamy przez te góry. Przemierzamy właśnie tutaj przez takie kopalnie trochę. Ty, no całkiem pomysłowy pomysł na poziom. Całkiem pomysłowy pomysł na poziom. No to kurde, fajna Polska tutaj, nie powiem, że nie wleciała. Tam widziałem, że już exit mamy. Ej, to tyle? Kurde, szybko nam poszło. Dowódca, ej! Ja pierdolę, myślałem, że kurde lepiej pójdzie. Ale teraz patrzcie, nie straciłem żadnego pierścienia, tylko leciałem do przodu. Zdobyłem dwa red ringi i jedną monetę, kurde. I parę pierścieni. I naprawdę z tego powodu muszę dostawać taką beznadziejną rangę? CCCCB. No kurde, ta planeta Wisp to nam po ciulu poszła. Podejrzewam, że akt szósty też pójdzie nam po ciulu, więc dobra, już się nie będę tutaj, kurde, rozwodził. Ale naprawdę, kurcze pieczone, gdyby trochę dłużej przesiedzieli nad tą grą, gdyby popoprawiali pewne rzeczy, które w mojej opinii są do poprawy, jak na przykład cutscenki, które są, no, wątpliwej trochę jakości, bo są wzięte z... Kurwa, to się nie liczy. Bo są wzięte z wersji na Nintendo Wii. To muszę przyznać, że to byłby picuś glancuś. To byłaby picuś glancuś giereczka. Bo jednak, no przyznam szczerze, że wiecie, no graficznie ona wygląda naprawdę bardzo ładnie, ale w
porównaniu z tym, że cutscenki są niskiej bardzo jakości, to trochę słabo to wygląda, no przynajmniej mi się tak wydaje. I też w ogóle słyszałem, oczywiście tutaj jest takie potwierdzenie stuprocentowe, bo to, że słyszałem, to jest jedno, że jest wersja na 3DS-a Sonica Colors, albo na DS-a, która jest z tych wersji, której w ogóle nie którą pominąłem w ogóle w poprzednim razem, jak opowiadałem w ogóle, że o Sonicu Colors, a więc chcę tutaj z tego miejsca bardzo przeprosić, że was trochę w błąd wprowadziłem, bo nie sądziłem, że jest wersja DS-owa albo 3DS-owa Sonica Colors. Myślałem bardziej, że to jest gra exclusive na Wii, a się okazuje, że Colors też wyszedł na 3DS-a. Albo na DS-a, nie wiem, którą z tych konsol w każdym razie. Walić to życie. Nie interesuje mnie już ono. Chciałbym je zebrać, ale w dupie z nim. Przez to życie ja się dekoncentruję, myślę o głupotach. A tutaj mamy poważną rzecz do zrobienia, czyli między innymi przejść poziom na legitną rangę. Nie no, przede wszystkim ukończyć poziom, żeby nie było game overa zbyt wcześnie. O. Dobrze. O tak, elegancko. O kurde. I teraz tam do góry będziemy musieli lecieć. Nice. Dobra, skacz, doskonale, skacz tutaj, o. Dokładnie. I teraz uderz w tą linkę. O kurde, ile tego, jak tutaj. Ale tu popierdzielone jest. Nie no, twórcy chyba coś naprawdę, kurde, mocnego ćpali. Niech się podzielą towarem, tak szczerze. Albo może lepiej nie. Nie. Dobra, to, że ja przeżyłem, to jest cud, nie? To jest naprawdę autentycznie cud. Okej. Teraz tu skaczemy, teraz tak. O Jezus, nie, tylko na dół nie spadnij, bo zależy mi, że z takim wynikiem skończyć poziom, żeby już nie kombinować za bardzo. No nie spadaj w dół, powiedziałem coś. Ale przynajmniej się złapałem. Wiecie co, powiem wam tak szczerze, że jak ja mam siebie oceniać grającego w tę gierkę, to ja bym powiedział, że ja gram takie mocne 6 na 10, nie? Wydaje mi się, że trochę lepiej gram w Soniki niż kiedyś. Troszeczkę. Ale nie zmienia to faktu, że nadal jestem słaby jak kupa. Dobra, tam u góry jest chyba exit już. Nie wierzę w to, że tam jest jakaś dodatkowa część poziomu. To nie uwierzę. A teraz możemy w lewo albo w prawo. No, exit. Oczywiście, że tak. O, B. B jak baran. Lepsze B niż D w sumie z drugiej strony. Co ja zrobiłem? Przeskoczyłem życie. Ja pierdzielę, no kurde, nie dość, że nie zdobywam, to jeszcze przeskakuję życia. Ale tutaj miernie nam poszło. Oj, planeta Wisp będzie do poprawy jak nic. Jak nic. C, 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 C. 4 razy C i 2 B. Oj, oj. Normalnie jak trzecia B, ale tu niestety nie ma trójki, tylko dwójki, więc
Gdyby były trzy rangi B, no to można byłoby powiedzieć, że jest trzecia B. Dobra, takie nawiązanie do mema naszego. Lecimy sobie z aktem 6. A raczej z bossem. And there's the generator. It seems like these guys are getting harder and harder to find. I know for a fact these guys are getting harder and harder to beat. Please remember, all planets in Eggman's incredible interstellar amusement park are, as far as you know, wholly owned properties of Eggman Enterprises and its subsidiaries. All unauthorized photography, video reproduction, or shutting down of generators is strictly prohibited. Thank you! Eggman! I am going to save this planet, and I am going to free these aliens! No copyright law in the universe is going to stop me! We can save a lot of time and broken robots if you just quit now! You try to be reasonable... Co to było za nawiązanie do praw autorskich w tym tłumaczeniu? Co twórcy ćpali? Dobra, zobaczymy tego bossa. No to jest rekolor już tego, co mieliśmy. No nawet można zobaczyć. Kurde, jaki to jest podobny boss do siebie, ja pierdzielę. Dobra, muszę uważać, bo tutaj będą nas próbowali zestrzelić. O, laser, laser, laser. Wszędzie lasery, kurde. Czyli to jest w sumie to samo, tylko z małym upgrade'em ten boss. No to easy, zaraz go pokonamy, tak mi się wydaje. O, widzicie, pierścienie już wylatują. Frajer został pokonany, bez kitu. O, co to było, kurde, za wyzwanie, przepraszam bardzo. Ale to jest żałosne, bez kitu, czyli to jest prawda, że bossowie w tej gierce to są, kurde, śmietniki. O, błyszczy! Co? Ranga S! Co tu się stało? Jeszcze życie dostałem! Wow! Sometimes I even impress myself! For a second there, I wasn't sure I was going to pull it off. Oh, who am I kidding? We both knew how this would end. Are you talking to the broken robot who can't hear you? Maybe. That's between me and the robot. See, the important thing here is the alien planet is free. Absolutely. So, we can just forget about the whole talking to dead robots thing, right? Nope. I knew you'd say that. Oh, come on. I've seen you save the day a lot of times, but I've never seen you talk to a pile of metal. Touché. Ja pierdzielę, Sonic to w ogóle jakąś schizofrenię ma, kurde, gada z martwymi robotami, ale co tu się stało? Skąd ta ranga S weszła? Ja byłem na A przygotowana, tu S-ka mnie zaskoczyła. No, oczywiście nie radio S-ka, ale wiadomo, o co chodzi. Kurde, 1 na 7, patrzcie, 1 na 7 rangi S, nie? W sensie mamy 7 ogólnie rang S, więc... Czyli te rangi S oznaczają bossów, innymi słowy. Czyli... Każdy świat, jako że mamy 7 planet, czyli jak pokonamy każdego bossa z każdej planety, no to mamy wtedy 7 rank S. Logiczne. Tak jak widzicie, planeta Wisp poszła nam troszeczkę lepiej niż Starlight Carnival. I można by powiedzieć, że planet Wisp jest trochę na tym samym poziomie jak Sweet Mountain, ale na pewno nic nie przebije Tropical Resort obecnie. Tak więc Tropical Resort na razie ma najwięcej procent, jeżeli chodzi o ukończoną planetę. Tak więc teraz możemy sobie przejść na Aquarium Park i na tym sobie dzisiaj zakończymy. Aquarium Park zajmiemy się następnym razem. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję po więcej, aby być na bieżąco z tym, co tutaj publikuję i tak dalej. Gorąco zachęcam do socjali, linki są pozostawione w opisie, wiecie, grupa na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Sonic Colors i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Aha, jeszcze w ogóle
trochę inną koszulę miałem dzisiaj ubraną. Już nie taką tematyczną jak w trzecim odcinku. Dobra, trzymajcie się, cześć.